Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Breakout. Wczoraj troszkę zaspałem, ale generalnie z filmami oczywiście, ale generalnie zrobimy sobie dzisiaj coś naprawdę, naprawdę dobrego, ponieważ weszły w sumie nowe skinki i nie tylko skinki. Ogólnie macie tutaj znowu 3 dolary tak naprawdę za jakieś 40 coinów, więc warto tutaj szybciutko sobie odebrać. Ja już mam 16 i to naprawdę ładnie się zbiera. No gdybym miał 240, to bym Wikę kupił. I tak, mamy Wikę, słuchajcie, mamy Brunkę, to akurat jeżeli chodzi o Kalucha, to akurat tą postać kojarzę, bo widziałem przewinął mi się taki film i oglądałem randkę z nią, także generalnie troszkę tam wiem, troszkę się wiecie, też informuję sam, żeby wiedzieć, o czym tutaj generalnie mówić i skąd są te skinki, skąd są te skiny. Zostawcie oczywiście łapę w górę i suba, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków z Breakouta na kanale. No i słuchajcie, mamy do kupienia skina, którego właśnie w tym dzisiejszym odcinku kupimy, czyli Julkę Żugaj. Czy ktoś może jej powiedzieć, że w tej grze nie ma piesków? No i proszę bardzo, mamy ją, możemy ją kupić od razu. Akurat idealnie miałem 14 tysięcy. No jakby... super, dla mnie mega. I słuchajcie, coś się zmieniło, bo w liście zadań nie ma już 35 na 48 chyba? No i się zawsze było 48 zadań, a zmienili to na 60. Ja nie wiem, czy teraz to jest jakby kwestia tego, że no na pewno będzie ich więcej, wiadomo, ale czy to oznacza, że będzie jakaś nowa postać ukryta po wieśku? Wiecie, bo po wieśku było chyba 6000 monet. Ci, co zrobili wieśka, to wiedzieli. Ja tego nie widziałem, jeszcze go nie zrobiłem. No ale to też kwestia tego, żeby nie zapisało stanu gry i bardzo dużo tych misji mi uciekło. No ale dobra, w każdym razie, dzisiaj sobie zagramy właśnie Julką i słuchajcie, spróbujemy zrobić jak najwięcej misji. 30 bandytów w jednej grze, 5000 punktów i 4 kanistry z paliwem podczas jednej gry. No i postaram się zarobić na Brunkę, żeby też sobie nią zagrać w następnym odcinku. Albo teraz może nam się uda, zobaczymy. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o zestaw wiki, musicie dać mi znać, czy powinienem wziąć, czy nie. Musicie mi napisać, to wtedy to zrobię, albo nie. Musicie dać znać w ogóle, czy sami bierzecie. Dajcie znać tak po prostu. A w tym momencie jedziemy, mamy darmowe tutaj, darmowy head start i magnet. Jak to wygląda śmiesznie. Fajna, fajna postać, naprawdę. Podnieść 4 kanistry, w ogóle to jest chyba coś, czego... Zawsze były 3 i 5, to chyba to z 4 jest nowe? Albo mi się wydaje po prostu. Chyba mi się po prostu wydaje. Wiecie co? No spróbuję tutaj jak najlepiej zagrać. Magnecik mamy. Nie mamy double coinów, bo wydałem całą kasę, więc tutaj wiecie, no to akurat jest słabe. Ale chciałem mieć tego nowego skina, czekałem, więc proszę bardzo. Mamy też na koszulce Team Żugajki, więc zobaczcie, jak tutaj zostało to zrobione. Idealnie odwzorowane. Jakby mnie zawsze fajnie jest widzieć takich, wiecie... widzieć postacie youtuberów w gierce, to jest takie no, zawsze egzotyczne, naprawdę. Dobra, jedziemy w dół, cyk, i tutaj skaczemy sobie przez ten piękny, ogromny, nie wiem nawet jak to nazywać, zawsze mam problem jak to powinienem nazwać. To co zrobimy, to chyba wyjdziemy od razu z tego tutaj, chociaż mam 5000 punktów nabić, prawda? Czekajcie, 5000 punktów, 30 bandytów, dobra, to możemy grać w sumie, nie muszę się rozbijać specjalnie, bo mamy też misję na 5000 punktów. No fajnie byłoby to nabić, tym bardziej, że idzie to całkiem szybko, bo mamy 1500 już. Oj, dobra, tutaj się zagapiłem. No i słuchajcie, mówię, troszkę zaspałem z odcinkami z Breakouta, ale naprawdę się dzieje. Jest jakaś aktualizacja pierwsza, pewnie też jakieś błędy tutaj są naprawione, także mam nadzieję, że ten zapis będzie się łapał, chociaż może być to wina i problem Bluestacka, co nie? Ja to jakby mogę w to uwierzyć, że na telefonie jest ok. A na Bluestacku to wiecie, no nie zawsze i dlatego ten zapis się tutaj gubi. Także granie na kompie to... no wiecie, jest ryzyko, że rekordu wam nie zapiszę, dlatego najlepiej nagrywać. Dobra. Widzicie, ja mam 24 tysiące i ktoś, kto wejdzie do owy, powie: o, 24 tysiące masz, ja tak naprawdę miałem już 43, nie? I to jest właśnie ta różnica. Dobra, nie wyszło mi, ale spokojnie, wiecie dlaczego? To jest prosta sprawa. Jak gram bez double coinów, to ja zawsze słabo gram. Nie wiem, mam takie wrażenie, że bez double coinów to ta gierka jest taka... no nie wiem jak to powiedzieć, sucha, taka bez sensu dla mnie. No się naprawdę o wiele więcej zdobędziecie, jeżeli użyjecie wszystkich boostów, później to szybko jakby nazbieracie na samym początku. Zobaczcie, już mamy 200, tu oczywiście bandytę na łeb, to mamy no tak naprawdę już 200. No i tutaj ile? Generalnie head start za 100, 200 za magnet i 500, nie, czekajcie, 300 za coiny. No to macie 600 coinów, a ja już mam połowę z tego, także mega, mega się opłaca. Pamiętajcie, nie jakby... no nie mówcie sobie, że nie ma sensu, bo za drogo, tylko bierzcie, naprawdę bierzcie, mówię wam. Dobra. To co bym chciał zrobić, to na pewno długo pojazdem polatać, chociaż niby powinienem tych bandytów bić, ale raczej wolałbym zrobić tą misję na 5000 punktów, bo to troszkę jest, a niech już będzie jakaś kolejna i wiecie, przy okazji zrobimy tamtą. No będę się starał tych bandytów ubić, ale zobaczymy jak to wyjdzie, no bo wiecie, no to niestety, ale jakby ta misja...
do tej misji potrzeba szczęścia, tak samo do tej z kanistrem. I właśnie takie dwie misje mam, z bandytami i kanistrami. Znaczy bandyci, no można walić ich po dwóch, nawet jak stoją we trójkę. Ale wiecie, to i tak zależy od szczęścia, ile się ich zrespi, tak samo paliwa, ile się zrespi. Jak będzie dużo tych kanistrów, no to ogracie, nie? To wygracie sobie. No jak będzie w danym podejściu bardzo mało, bo tak też jest, no to niestety, no, choćbyście nie wiem co, to wam się po prostu nie uda. Chyba że zrobicie ogromny wynik typu właśnie te moje 40 tysięcy, 43 tysiące, no to na pewno w tym czasie powinny być te 4 kanistry, nawet 5. W sensie jest też misja na 5, to na pewno. Znaczy ja taką kojarzę, nie wiem czy ją teraz nie zmienili. Zobaczymy co w ogóle tutaj pozmieniali, no bo jest 60 misji na wieśka, więc ktoś kto go już ma, to ja zazdroszczę, bo macie go o wiele szybciej, jakby tutaj dodali 12 misji jeszcze, żeby go zdobyć. I albo to jest specjalnie, wiecie, tak dodane, że te misje po prostu są zwiększone i tak naprawdę nie masz tam żadnej nowej postaci, ewentualnie. Wiecie co, tak mi chodzi po głowie, czy tam Ospano nie będzie z misji, bo miał być podobno tutaj w zestawie, a jednak Wiki jest, to wiecie, to wydaje mi się, że... No nie wiem, to trzeba będzie sprawdzić. Ja dopiero wieśka odblokowuję, więc nie wiem. Jakbyście mieli odblokowanego wieśka, to dajcie znać, co macie w misjach, bo być może tam właśnie jest nowy skinek do Ospano. Ja nie wiem, jakby tutaj nie wiem, co myśleć. Słuchajcie, ja sobie obejrzę reklamę, bo coś czuję, że mi pójdzie dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że te 2000 jakoś tutaj ukręcę, że wiecie, nie upadnę tak głupio. No bo niestety, najgorszy problem jest z tym taki... Oj, nie trafiłem. Najgorszy jest taki problem, że ja... Jakby to powiedzieć, jak jest to pudło, to mam zawsze jakiś taki dziwny problem, że wywracam się jak głupi, tak po prostu o to pudło i siema. A to pewnie dlatego, że wiecie co, ja zauważyłem, że w tej gierce warto jak najczęściej używać skoku i po prostu jakby anulować animację turlaniem i tak cały czas sobie skakać, bo wtedy jest łatwiej jakby co zareagować na takie pudła i tak dalej. Lepiej skakać niż się turlać, to też na pewno. Bo czasami są takie, wiecie, potrójne te... Nie wiem jak to nazywać, jakieś płotki, no nazywajmy to płotkami. Ogromne tablice trzy są, co nie, po kolei. Jak się turlacie wcześniej, to możecie nie zdążyć. A jak skaczecie sobie, no to zawsze możecie przy skoku się sturlać. Czyli wiecie, anulujecie tą animację i zawsze macie szansę po prostu to zrobić. O, w ten sposób, więc zawsze szybko możecie zejść na ziemię. A jeżeli będziecie się turlali, no to sturlania... Ciężko. Znaczy też można pójść w górę, ale jakoś tak wydaje mi się, że lepiej... Zawsze w tym turlaniu być. Dobra, prawie mu tutaj głowę zbiłem. Uwaga. 4200. No fajnie by było zrobić jakąkolwiek misję, bo naprawdę. O, mamy kanister. Wiecie co? Przeważnie jest tak, że jak się obejrzy tą reklamę, to później nagle lepiej idzie. I nagle się przechodzi giga daleko. Ja tak miałem właśnie. Jak miałem te 43 tysiące, to ja tam padłem na 3000. Użyłem reklamy. I słuchajcie, wtedy właśnie leciałem tak daleko, więc to no jakby trochę szkoda, bo jakbym padł na tych 43 tysiącach, to bym mógł sobie użyć reklamy. Chyba coś takiego było, mam nadzieję, że dobrze mówię, bo mogę się teraz zgubić, ale chyba tak było. Że tam użyłem i później nie mogłem skończyć gry, bo cały czas wiecie, leciałem i leciałem, także da się też w ten sposób. No wszystko zależy od tego, jak wam się mapa ułoży. Dobra, no misję pierwszą mamy, moglibyśmy już specjalnie nawet przegrać, ale mamy jeszcze tych bandytów i kanistry, więc pójdźmy sobie na zwykłą mapkę i spróbujmy ich ubić. Jak zrobię wszystkie naraz, to byłoby fajnie, tylko że to ja mam chyba tylko jeden kanister, więc raczej wydaje mi się, że mogę sobie, no nic nie mogę sobie zrobić, naprawdę, to się nie uda. Dobra, bandyta pierwszy. Jakiś bandytów dadzą, bo tak troszkę sucho, w sumie to nic tu nie ma, dobra. Nie mogę tak szybko tego zrobić. Okej. Nie wiem czy to skinek mi nie siedzi, wiecie. No też tutaj zależy jakiego skina macie, tak wam się gra. To zawsze jest taki feeling, to w każdej gierce jest, że nie wiem czy tak macie. No pewnie tak macie, tak mi się wydaje, że jak macie, nie wiem czy LoL'a, Overwatcha, cokolwiek, jakąkolwiek grę, w której są skiny, no to jak macie jakiegoś takiego swojego ulubionego, to jakoś tak lepiej się gra. Po prostu, no... Tak już jest. Dobra, rozwalamy się. No i lecimy dalej szukać tych bandytów. Może nam się uda z bandytami. No bo zobaczcie, sporo ich chyba tutaj ubiłem. Kolejny. Tutaj górą lecimy, okej. Okay. To też trzeba dobrze zauważyć, czym tutaj polecieć. Czy górą, czy dołem. Bo jak źle traficie... Znaczy, jak ten ułamek sekundy się zawahacie, to siema. Po prostu przegracie i tyle. Dobra. Turlanko. No i ogólnie jak tak miałbym... Ojejku, dobra. Cyk, lecimy dalej.
jakbym miał powiedzieć, to z tymi bandytami jest najgorsze, ale z drugiej strony kanister też są straszne, bo mało ich jest często, w sensie się nie respią. No to był drugi, dopiero mam 7000 wyniku, rozwalamy się i uwaga, w tym momencie cały czas polujemy na bandytów i na paliwa. Jeżeli się uda, to fajnie, jak się nie uda, no to trudno, ale widzicie, no na pewno się starałem bardzo. O ja, dobra, nie! I wiedziałem, że to się stanie, za szybko to zrobiłem. Dobra, no niestety. Wyląduj na śmieciach dwa... Ej, to tego nie było właśnie. Nowa misja, śmieciarz. Wyląduj na śmieciach dwa razy podczas jednej gry? Okej, to będzie w miarę proste, ale to już sobie zrobiłem w kolejnym odcinku. Skinkie biulki zagrałem, lecę nazbierać na brunkę i w następnym zagramy sobie brunką i zrobimy te śmieszne misje. Jakieś nowe są takie w miarę proste. No, wyląduj na śmieciach dwa razy podczas jednej gry, to prościutko. Wydaje mi się, że ta misja się powtórzy i będzie coś na tej zasadzie, albo nie wiem, po prostu przeturlaj się pod... płotkami tam 5 razy. No zobaczymy, co tam będzie. Dziękuję wam za obejrzenie. Siemano.